Cześć, jestem Beata i dzisiaj pokażę Wam moje rośliny. Więc zacznę od tej, która tutaj blisko stoi. Jest to Syngonium arum. Albo zacznę od tego, powiem, gdzie moje rośliny stoją, która to wystawa może. Moje rośliny stoją od wystawy południowej, z tym, że teraz jest słońce na tyle wysoko, że nie wpada ono bezpośrednio do pokoju. No i nie ma na tyle palącego, silnego słońca. Jest tu bardzo widno, ale nie ma na tyle palącego słońca, żeby coś się podziało, żeby popaliło mi liście czy cokolwiek. Jest po prostu bardzo widno, ale bez bezpośredniego światła słonecznego, takiego palącego słońca. Więc pierwszą rośliną będzie Syngonium arum. Tak wygląda. Jest to dosyć gęsta sadzonka. Ma pełno nowych listków. Raz, dwa, już cztery widzę nowe. Straciła tylko trzy, po prostu zarzuciła je, odpadły. No i je obcięłam, no. Nie odpadły, tylko je po prostu obcięłam, bo już wyssała te soki, które miała wyssać. Stwierdziłam, że już czas, po prostu można się z nimi pożegnać. Co o niej mogę powiedzieć? To, że po prostu lubi być dość często podlewana. Lepiej mniej niż więcej. Któregoś razu po prostu zorientowałam się, że listki i tak dosyć klapły, więc mówię, oho, coś się dzieje. Przyjrzałam wszystkie listki. No, dotknęłam ziemi z wierzchu, słucha, wbiłam palca trochę głębiej i mówię, oho, okej, dobra, czas na podlewanie. Jest bardzo ładną rośliną, bardzo mi się podoba i zastanawiam się, czy nie kupić sobie jeszcze jakiś neon robusty albo jakiejś innej odmiany, bo naprawdę całkiem witalna roślina, co chwilę ma jakieś nowe listki. Nie chcę zapeszać, ale wygląda ładnie. Ładnie, bardzo mi się podoba i zastanawiam się, czy jeszcze jednej sobie nie zakupić. No co by tu o niej dużo mówić. Stoi dosyć oddalona od okna, jakiś metr. Widać, że miejsce raczej jej służy. Ma bardzo fajne przebarwienia na blaszkach liściowych. Nerwy ma białe, a reszta jest taka ciemnozielona, jasnozielona. Aż tu takich, no nie jest to biały, jest to całkiem jasne, takie kremowe przebarwienie, ale bardzo fajnie wygląda. No to przedstawiam na bok i biorę następną roślinę. Następna roślina to jest Syngdapsus pictus trebi. Spodobał mi się ze względu na jego ogromne liście. Jak tylko go zobaczyłam w sklepie, to stwierdziłam, że muszę go mieć. Patrzcie, jeszcze do tego te listki przebarwiają się, one jakby tak błyszczą się w świetle. Nie musi to być bezpośrednie słońce, one po prostu się błyszczą. Fajnie to wygląda, spójrzcie. Była troszeczkę tutaj uszkodzona na brzegach, ale wydaje mi się, że to raczej wina transportu niż po prostu jakiejś choroby grzybowej czy czegokolwiek. Puszcza nowe listki, to są te, które wypuściła już u mnie w domu, jeden, drugi. Widać, że one rosną, że ja to widzę, że one rosną, z czasem są po prostu coraz to większe. Tu też jest nowy listek, który wypuściła. Wygląda fajnie, zdrowo, witalnie. Również podlewam ją dopiero wtedy, kiedy dość mocno się przesuszy. Te rośliny podlewam z góry. O, tu widzę, że będzie miała tutaj głęboko, tak będzie miała nowego listka. Fajnie, cieszy bardzo. Podlewam je z góry delikatnie, żeby nie lać jej po liściach. Raczej ją jeszcze niczym nie czyściłam, bo nie było takiej potrzeby. Raz na dwa tygodnie używam nawozu do niej, do roślin zielonych, ale używam mniejszej dawki niż zalecana, bo po prostu boję się, że mogłabym popalić jej te listki. No, a propos popalenia listków. Kolejne pnącze, lub bardziej miks pnączy, bo nie mogłam się zdecydować, którą roślinę w którym miejscu chcę mieć, a że przyszły mi praktycznie wszystkie trzy odmiany razem. Co prawda Enjoya już troszeczkę wcześniej kupiłam, ale też wymagał przesadzenia, więc wsadziłam wszystkie trzy razem, wymiksowałam. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pokażę Wam ją, jak wygląda. Te brązowe plamy to jest ogólnie Epipremnum Happy Leaf. Poznaję go po tym, gdyż Epipremnum Happy Leaf ma więcej części białych niż zielonych. No,
No i to epipremnum podlewałam nawozem i to podziało się po nawozie. To nie jest od przelania, to jest raczej od nawozu. Ten liść jest delikatnie popalony. To jest ta sadzonka, która po prostu tego nawozu chwyciła więcej niż inne. No i delikatnie się spaliła tu. I jest jeszcze jedna część sadzonki tutaj, która po prostu tego listka, no, spaliła się. Nie wiem, jak to się stało. Mimo że staram się naprawdę dawać troszeczkę mniejszą, bo są to młode sadzonki. Ja tak z tymi nawozami, no to ostrożnie do nich bardzo podchodzę. Mimo wszystko podziało się to. No trudno. Mówiłem, że można to uciąć, że nie ma się czym martwić, że zaraz wypuści następny. Ale ja jeszcze z tym zaczekam. Poczekam trochę, niech ona się jeszcze troszeczkę bardziej zagęści i wtedy będę przycinać, będzie może wtedy jeszcze bardziej gęsta. Więc razem z nią mieszka sobie Enjoy, o którym już wspominałam. I tutaj jest ten Enjoy. Enjoy ma zupełnie inne listki. Są one bardziej podłużne, mniejsze troszeczkę i na tych białych czy lub jasnych częściach tych kremowych nie ma żadnych plamek. No nie ma. Są one bez plamek, co w przypadku Happy Leaf on jest taki lekko, lekko z jaśniejszymi zielonymi plamkami. Rośnie sobie, widziałam gdzieś, że tu chyba będzie miał nowego liścia. Tak, tutaj będzie mu gdzieś szedł nowy listek. No. A do tego tria dołączyło też Snow Queen. To jest Snow Queen. Snow Queen kojarzy mi się z tym. Nawet nie patrzę, jak, czy jest bardziej okrągły, czy nie. Po prostu poznaję go po tym, że Snow Queen. Wydaje mi się, że to po prostu są jakby płatki śniegu porozsypywane. Co prawda zielone, ale są tak, jakby płatki śniegu były na nim. Po prostu ma więcej zielonego i w takich kropeczkach jest. Snow Queen radzi sobie tu całkiem nieźle. Puszcza mi nowego listka tutaj, już któregoś tam wypuściło. Daje całkiem radę. Podlewam je również, jak podłoże mocno przeschnie. Jeśli stoi woda, to staram się ją wyleć, żeby po prostu nie miały w nóżkach tej wody. No, mam nadzieję, że będzie fajnego pokroju. Zobaczymy, co mi wyjdzie z tego miksa. Jak się coś zmieni, to Wam może potem jeszcze pokażę. A następną rośliną, która stoi w jednym tym, razem z innymi, jest to będzie Cyropegia variegata. A może już ją widzieliście u mnie, gdyż jest dosyć całkiem młoda, mam ją tydzień. Jeśli widzieliście mój poprzedni film, może zauważyliście, że ona była tu troszeczkę gęstsza, ale ktoś się tam trącił i po prostu urwał się ten jeden pęd. Pocięłam go, wsadziłam do ziemi. Ziemia jest lekko wilgotna, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Może uda mi się tak ją zagęścić, może puści korzonki i będę miała jeszcze jedną sadzonkę. Ceropegia raczej należy do roślin, raczej jest rośliną bardziej sukulentowatą. Czyli ma grubsze te listki. Wariegata ma to do siebie, że ma obrzeża białe. Tutaj te rożki, ranty ma zaróżowione i blaszkę od spodu też ma różową. Bardzo fajnie wygląda. Podlewam ją przez namaczanie, gdyż ona nie lubi, jak się jej moczy liście. A więc stawiam je po prostu wszystkie moje rośliny, które stosuję metody namaczania. To taka moja jakby metoda, nawet widać, że to jest osłonka pęknięta trochę. Wstawiam je do wody, namaczam, napiją się 10 minut, wyciągam je wszystkie, stawiam na ociekaczu i po prostu potem z powrotem do doniczki. Ta jeszcze nie ma doniczki, nawet jej jeszcze nie zdążyłam przesadzić, ale przyjdzie i na nią kolej w najbliższym czasie. A następną z sukulentowaty, którą posiadam na półeczce tam w moim rogu roślinnym, jest Senecio Rowleianus. Postaram się wszystkie nazwy napisać pod filmem, pod każdą rośliną, bo może być, że wymawiam je błędnie, może być, że po prostu przekręcam jakieś słowo, a szkoda by było. No dobra, to więc potocznie nazywany sznurem pereł. No, co można o niej powiedzieć? Ta już jest przesadzona, również podlewam ją przez namaczanie. Jeśli zdarzy się, że po prostu to widać, bo ona też nie jest dosyć stara, też ją mam gdzieś ze 2 miesiące. Widać tam takie wysuszone groszki, to znaczy, że po prostu kuleczki dotykały dosyć mokrego, wilgotnego podłoża i po prostu zasuszyły się. No, przy przesadzaniu jest trochę zabawy, bo pierw to trzeba rozplątać, to są dosyć drobne te, no, dosłownie sznurki, które trzeba pierw rozplątać, delikatnie
wykałaczkowa robota, można powiedzieć. No, i tak se rośnie. Tu widać, ma już parę nowych przyrostów, nie jakichś tam spektakularnych, nie rośnie jakoś w ciągu miesiąca, całą doniczkę zarosła. Nie, spokojnie rośnie sobie, nie ma co tu od niej zbyt dużo wymagać. Jedyną rzecz, którą muszę zrobić, to jest kupić nawóz do sukulentów, bo nie mam żadnego. To może pokażę jeszcze jedno pnącze, sporo ich jest, i również miks. Jest to miks Epipremnum Golden Photos, czyli neon, ten tutaj. Ma super, super kolor zielony, jak wczesną wiosną trawa. Albo jeszcze, nie wiem, nie potrafię go określić, jak markery te jasne do zakreślania. Do tego jest Epipremnum Aurearum oraz Philodendron Brazil. Brazila można poznać po tych listkach, one mają takie przecięcia jasno-zielone po środku. Rosną sobie razem w takiej koniunktywie, mają się całkiem nieźle, widać, że niektóre nawet puszczałam nowe listki. Brazil troszeczkę się ociąga, ale nie, tu widzę, że tu coś może się będzie działo, może coś tu wypuści. Epipremnum Aurearum, no jak to Epipremnum Aurearum, daje rady wszędzie podobno. Mówię, że jeśli dajesz radę gdzieś czytać bez włączonego światła, to i Epipremnum Aurearum poradzi sobie tam świetnie, czyli Epipremnum złociste inaczej. Również podlewam, aż cała wierzchnia warstwa ziemi mi przeschnie, wtedy podlewam, co mi zostaje za dużo wody, to wylewam, no i tak se rośnie. Czekam, aż się zagęści, aż będę mogła trochę uciąć, może jakieś szczepki. Tu mam trochę miejsca, więc zawsze mogę coś dosadzić, jakby mi się ucięło i ukorzeniło, udało ukorzenić, to sobie tutaj jeszcze dosadzę, albo zrobię całkiem zupełnie nową sadzonkę. Co my tu jeszcze mamy? A to jest moja arakuaria wyniosła. Wyniosła? Wyniosła. Tak. Arakuaria wyniosła. Tak. Mam nadzieję, że dobrze mówię. Jak coś, to i tak napiszę, więc. Kupiłam ją w marcu, czyli teoretycznie najlepszym okresie do zakupu tej rośliny. Właśnie nie w grudniu, kiedy jest wysyp na nie, bo wszyscy je traktują jak takie domowe drzewka bożonarodzeniowe, nie? Najlepiej właśnie ją jest przygarnąć w marcu, bo jest to najlepszy okres adaptacyjny dla tej rośliny w domu. Więc kosztowała mnie jedynie 3 euro, bo wyprzedawali świąteczne rzeczy, po prostu nie pasowały już im do wystroju wiosennego, pozbywali się ich, więc zakupiłam sobie taką piękną roślinkę za jedyne 3 euro. Nie żałuję, jest fajna. A do tego podobno ma zalety jak paprotka, czyli odświeża, filtruje, jonizuje powietrze, więc super. Jeśli ktoś lubi rośliny o takim pokroju, no to czemu nie? Dorasta podobno 1,52 m w warunkach domowych. Każde pięterko praktycznie na rok przyrasta, podobno. Nie wiem, nie mam doświadczeń, stoi dopiero u mnie od marca. Mam nadzieję, że się polubimy na tyle, że przetrwa ze mną dłuższy czas. Mam nadzieję, że lata i będę miała dwumetrowe drzewo. A co tam? Pierwszym błędem, którym podobno popełniłam, bo pierw kupiłam, potem sobie poczytałam, jest to, że przesadza się ją dopiero w sierpniu. Tak, nie w marcu, a ją zakupiłam, mówię, ach, zrobię jej dobrze, przesadzę do roślin, ziemią do roślin zielonych. Następny błąd. Przesadza się je podobno w sierpniu, nie do roślin, ziemią do roślin zielonym, czy podłożem do roślin zielonych, tylko podłożem do rododendronów lub iglaków. Tak samo nawozi się ją podłożem do rododendronów lub iglaków, więc no cóż, jeszcze nie mam takiego nawozu ani w płynie, ani w proszku, więc będę musiała się zaopatrzyć. Również podlewam ją, jak ziemia przeschnie, ale dosyć obficie. Dosyć obficie, nie że tam litrów wody czy coś w tym stylu, po prostu patrzę, że ona dosyć lubi wodę, więc staram się tak ucelować, żeby jej było dobrze. Co można jeszcze o niej powiedzieć? Chyba na tyle by to było. Mam jeszcze jedną taką w pokoju syna. On ma dosyć też od strony południowej to okno, ale ono jest trochę jakby bardziej we wnęce i nie ma tam aż tyle światła,
nawet tego dziennego i Wam powiem, że on ma bardziej zieloną, ma taką soczystą, no nie soczystą, taką ciemną zieleń, bardzo ciemną. A moja pod wpływem pierwszych wiosennych promieni tak troszeczkę wyjaśniała. Ale nic jej nie jest, widzę, że ma tu nowe przyrosty, więc uj, uj moja, ty chujneczko, że daje radę, mam nadzieję, że będzie nam się dobrze razem żyło. Mam również fitonie połączone z niedośpianami. Pokażę Wam. Tak to wygląda. Z fitoniami jest tak, że jeśli je kupujemy, to zazwyczaj nie mają one odmiany. Ta niby jest mozaika, mozaikowa. No pewnie, że mozaikowa, bo ma takie jakieś przebarwienie. Gdzieś przeczytałam, że to może być Redbubble. To być może jest foja, Forest Flame, ale pink odmiana. White, coś tam, White Valley, jakoś tak. Czy to było White Valley? Nie będę Was kłamać i w ogóle. Fitonie nadają się do lasów w butelce, dlatego właśnie ta jest jeszcze nie wsadzona tutaj, bo chcę użyć tego do lasów w butelce. Po prostu co mi zostanie, to sobie resztkę dosadzę, a co będzie mi potrzebne, to sobie wyciągnę. Lubią wilgoć, lubią pić, ale nie tak, żeby miały super mokro. Tak samo dosadziłam do nich niedośpiany. No, ten jest różowy. U mnie te nowe listki są, nie są tak mocno wybarwione jak te, ale może to się z czasem się też zmieni. A nie stoi też ta roślina w bezpośrednim słońcu, jak wspominałam. Nie palą jej się listki. Tu jest też niedośpian z białymi listkami. Raz się zorientowałam, że coś mi chyba ją podgryza, bo miała takie fajne, takie o wycięcie. Mówię, kurczę, co to jest? Obejrzałam liście, nic się nie dzieje. 2 dni później patrzę, następny liść tak w pół ogryziony. Mówię, no, coś jest na rzeczy. Szukałam, szukałam, znalazłam w ziemi takiego robaczka z nóżkami, który upasiony z brzuszkiem sobie leżał i stwierdził, że się najadł i wyciągłam go. Został wyeksmitowany na zieloną trawkę. No i mam nadzieję, że tam jedzie szczęśliwe życie. A tu jest jeszcze jedna ciekawa fitonia. Ona ma jakby karbowane obrzeża listków. Tu też również są nerwy białe, obrzeża zielone i karbowane. No, tyle by było o fitonii. Przejdę do jeszcze jednej rośliny, która ostatnia, która zmieściła mi się na tym stoliku. Jest to trzykrotka. Prawdopodobnie jest to Flumenis tricolor. Są tu dwie małe sadzonki w doniczkach, które były w 5-centymetrowych doniczkach. O tak. Czemu się śmiejesz? Rozśmieszasz mnie. A ja to tutaj. Wracając do tematu. Więc jest to trzykrotka Flumenis tricolor. Tak wygląda. Tutaj troszeczkę wyłysiała. Podlewam ją również przez nasączanie, czyli albo wlewam jej wodę tu do doniczki, po prostu jak się napije, to wylewam, albo po prostu idzie do jednej większej miski z innymi, tam się napije i po prostu odkapię i wyciągam, wkładam do doniczki i tyle. No, kolory tych liści są super. Niektóre są dzielone na pół. Nie wiem, czy znajdę na pewno, bo czasem lubię sobie popatrzeć na tą roślinę. Ona ma tak ciekawą kolorystykę i tak ciekawie się przebarwia, że naprawdę można się zapatrzyć. Co najmniej 10 minut stoi i szukam. Ła, ta jest fajna. Tu ma jednego listka całego różowego, tutaj ma przedzielonego w pół. No, fajna jest. Tutaj na przykład widać dokładnie. Co mogę o niej jeszcze powiedzieć? Tu mam jakąś lukę, nie podlewam jej z góry, mimo wszystko straciła tu trochę listków. Ogólnie jak ją kupiłam na początku, kupiłam jedną, potem dokupiłam drugą, ona miała tak super małe te listki, tak jak te gdzieś tu w środku, co widać, że myślałam, że to jest jakaś kalisja. No ale z czasem, po 2 tygodniach okazało się, że te listki zrobiły się troszeczkę większe. Podrosły i wygląda już raczej jak trzykrotka. Podobno trzykrotkę również można trzymać na balkonie. No ja tego nie będę robić. Ja mam balkon od strony południowej i bałabym się, że ona mi się tam spali. To po pierwsze. A po drugie,
Obawiam się, że po prostu jeśli by nawet dała tam radę i fajnie mi się rozkrzewiła, to wnosząc ją z powrotem do domu, gdzie są zupełnie troszeczkę, no zupełnie inne warunki, tak? To, że po prostu przeżyłaby taki szok, że zaczęłaby mi zrzucać te listki. Wolę, żeby sobie na spokojnie rosła w domku, niż dać jej takiego powera do rośnięcia, a potem zabrać ją znowu do domowych warunków, gdzie mogłaby nie być aż tak szczęśliwa. To z mojej strony, co po prostu ja z nią zrobię. Trzykrotka podobno rośnie jak szalona, czyli można te kawałki sobie uszczyknąć lub odciąć, wsadzić albo do wody, albo bezpośrednio tu do ziemi, dlatego tu mam taką lukę zrobioną i po prostu jeśli zacznę już ją obcinać, żeby się zagęściła, to te, które zostaną ukorzenione lub od razu, nie wiem, która metoda bardziej mi się sprawdzi, jeszcze nie próbowałam, będę dosadzać tutaj, żeby miała taki fajny pokrój zwisający i kopułkowaty. No, to by było na tyle o roślinkach, które zmieściły mi się na tym stoliku. W tym rogu, gdzie stoją wszystkie te moje rośliny, jest jeszcze jedna, ale donica jest na tyle wielka, że po prostu no, darowałam sobie jej przenoszenie tutaj. Więc za chwilę spotkamy się w tym miejscu, gdzie stoi wielka donica. No to jesteśmy przy moim największym kwiatku, który jest jednym w kompozycji, jedną ze starszych moich roślin, gdyż Laurentii, którą tu widać, tą Sansevierię, to już podejdę bliżej, ona już ma około 1,5 roku. Stała se, czekała, aż znajdę resztę roślin, żeby móc ją dosadzić do tych, które się tu niżej znajdują. Kupiłam ją za grosze, bo przecenili ją, ona chyba mnie 3,50 wyniosła, była co prawda o połowę mniejsza i jak możecie tam z tyłu, nie wiem czy widać, może podejdę bliżej, tam widać z tyłu, że ona jest po prostu troszeczkę uszkodzona gdzieniegdzie, ale mi jakoś to bardzo nie przeszkadzało, ja uważam, że roślinom, które nawet są uszkodzone, są po prostu czasem do wyrzucenia, bo komuś nie odpowiada, że tam gdzieś jest jakaś zadra, też trzeba dać szansę. Więc tak tu sobie wszystkie razem stoją. Mniej lub bardziej udana kompozycja, to już kwestia gustu, no nie wiem, co się komu podoba. Laurentii nawet ma już tu nowy przyrost. Jest to na tyle duża donica, że ona jeszcze nie zdążyła się, że ma na tyle dużo miejsca w tej donicy na korzenie, że jeszcze nie ma zupełnych nowych przyrostów od strony ziemi. Więc tak tu se rośnie. To jest Senecio aquarius. To jest dosłownie wszystko z jednej mini sadzonki, tych mini doniczek. One wszystkie trzy, dwie w sumie rosły sobie razem, ja te je rozdzieliłam, a tą dosadziłam po uszczyknięciu tej lub tej, już nie pamiętam. Jakieś 3 tygodnie czasu i proszę bardzo, mamy tutaj nową. To już jest moja domowa, którą sobie uszczyknęłam i ukorzeniłam. Widać, że tą, którą się uszczyknie, nie wiem, czy tu mi się uszczykło, czy ułamało, nie pamiętam. Mi się wydaje, że jak ją kupiłam, to od razu mi się ułamał kawałek. Ja ten kawałek wyrzuciłam, bo nie wiedziałam, że ona tak łatwo mi się rozrośnie. No, ale tutaj nic nie było, po prostu była ta pusta luka, ale ona już się rozrosła w dwóch miejscach, proszę bardzo. Fajnie wygląda. Tutaj mamy aloesa. Nieznany mi, tam z tyłu ma nawet dziecko już. Ale nie znam nazwy tego aloesa, nie znam, po prostu czasem jak kupuje się rośliny, to kupuje się albo tylko aloes, albo roślinę zieloną, albo miks roślin, albo cokolwiek. Wiem tyle, że to jest aloes. Rośnie się całkiem nieźle, był dużo mniejszy, rozrósł się, więc jest ok. Ma już jakiś rok czasu. Tu mamy rypsalisa, czyli patyczaka. On był taką małą kubką włosków, a teraz ta mała kubka włosków dorasta mi do połowy doniczki. No, połowy, 1/3, bo to jest dosyć wysoka donica. Ale fajnie sobie tu rośnie, trzyma się całkiem nieźle. Nawet wypuścił mi jakiegoś dziwnego patyczka w górę. Okej, okay, niech rośnie, jego wola. Tu mamy 3 echeverie. Ta jest jedną ze starszych, bo ma chyba około roku czasu, a te dwie zostały zastąpione przez inne. No niestety czasem tak jest w kompozycjach, że coś lepiej się przyjmuje, coś się gorzej przyjmuje. Tu była Star of Nuremberg i tam widać chyba kawałek z boku właśnie Star of Nuremberg. Urwałam jej listki i położyłam na talerzyku i zobaczymy, co z niej będzie. Już jedna nawet puściła małą sadzoneczkę, więc zobaczymy. No, tak
póki co to wydaje mi się, że za wiele w tej kompozycji nie zmieniałam, jakoś wiele roślin nie musiało być wymienionych, tylko tutaj te dwie, które po prostu jedna tak wybujała, że była w tej wysokości, nie podobało mi się to, wymieniłam, tutaj dosadziłam, bo się akurat miejsce zrobiło. Tak to wiem, mniej więcej wygląda. No to co, ja się z Wami żegnam i zapraszam Was do następnej części, jeśli jesteście ciekawi, co będzie dalej. To pa!